Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Cześć, witam was ponownie, że Wiedźmin edycja rozszerzona. Po małym failu z tamtego odcinka wracamy. Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta, psy zaraz ją rozszarpią, zrób coś. I rozpoczynamy pierwszy akt. Nie waż się otwierać bramy, bestie wpadną do środka. To prawda, te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam! Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Siema. Paliły mnie. Nie. Już wszyscy nie. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Tylko nie bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. No dobrze, cieszę się. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tak. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy. Dziękuję, Shani. Mogę wiedzieć, czy... Dlaczego mi tak zależy? Nie mogę ci powiedzieć. Rozumiem. Nie ufam ci, bo jesteś rudna. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz?
Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivii. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc? Może. Dobra. Nie obchodzisz mnie teraz zbytnio, Shani. O, Alvin jak się szybko podniósł. Dobrze, więc zaczynamy pierwszy akt. Pierwsze co zrobimy? To wykonamy kilka takich bardzo pobocznych zadań. Takie jak na przykład podanie się po mordzie. Chociaż nie wiem, czy powinienem to zrobić to już. Czy nie? Już nie pamiętam. Pogadajmy z każdym. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknął. Dlaczego nie możesz? Bramy wyzimy są zamknięte z powodu. Pozostaje ci. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Chcę cię o coś zapytać. Słuchaj. Bywa. Dobra. Chodźmy przekimać do rana, a później zaczniemy coś robić. No właśnie, otrzymałem nowe talenty. Pyk. 6 talentów, aż to widzicie. Jest całkiem nieźle. Pod wpływem alkoholu to nie. Aczkolwiek. O, właśnie o to mi chodzi. Gdyż questy przyboczne polegają właśnie na biciu się. Więc to zrobimy. Z inteligencji. Odblokujemy zielarstwo. Szyb jest tu dalej przydatny. Przeciwko tym skurczybykom. Więc to jeszcze dodaję punkt. Dobrze. Śpimy do rana. Chyba, że mogę przygotować jeszcze. Nie, nie mogę. Nie, co niego brakuje. Rebis. I coś jeszcze. Pitrol. Dobra. Śpimy. Medytujemy. Czy jak to się nazywa? Nieważne. Przepraszam za kaszlnięcie. Już wracamy. I jesteśmy na podgrodziu. Dobra. To już wszystko wziąłem, tak? Zlecenie na gule. Okej. Okay. Zlecenie na utopce. Okej. Okay. Zlecenie na bargesty. Księga jaskółki. Okej. Okay. To będzie przydatne. Mamy kolejną jaskółkę. Jaskółka. I tu też mamy... Mamy 8 jaskółek. Ładnie. Pewnie nie wiem, dlaczego się różnią. Być może zostały stworzone z innych składników. Bo nie stakują się razem. Powinny. No tak. To powinien być Kalkstein, ale dobra, nieważne. Nie obchodzi mnie to zbytnio. Nie będę gadał z Wesną. Udamy się tutaj. I skopiemy paru frajerów Mri. Dobra. Bywaj. Mam za mało pieniędzy, no nie wiem, nie wierzę. Muszę jakoś zarobić, tylko jak? Dobra, wiem jak zarobić. Wiem jak szybko zarobić. I to bardzo szybko nawet. Mała sumka, ale jednak zawsze coś. Później stoczymy epicki dialog z Kowalem. Ale za sekundę. A tylko zdobędziemy pieniądze. Z tobą nie. Pamiętam, że gdy gadało się z tu jednym człowiekiem przechodzącym gdzieś, chyba nawet z tym, tak, chyba raczej z tym, dostawaliśmy pokaźną sumkę orenu. Nie. Tamten, co tam idzie? No z taką sumką możemy powoli zaczynać coś działać. Możemy właśnie zacząć kilka walk na pięści i pograć w kości.
Chociaż nie będę pokazywał dużo takich walk. Ale dobra, chodź tu. Mam Możliwe. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś... Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda, ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto... Właśnie, 100 orenów. A oreny się przydadzą. Nie mówię, że nie. Będą właśnie teraz bardzo przydatne. Porozmawiamy jeszcze z wielkim łowczym królewskim. Czy tak on się nazywał? Wielki łowczy królewski. No siema, chodź tu. Witajcie. Pewnie. Porozmawiamy tylko. W zasadzie z miejsca. Chłopie. Tylko tyle, że grasuje. Jak dobra. Wydaje mi się, że to. Powiedzcie. Nie mogę. Dajcie spokój. No. No to słuchaj. Zależy. Wiedziałem. Spokój. Świat idzie na. Jaka. Co mu. Bywaj. Dobra, porozmawialiśmy tylko. Nie wiem, czy to zmieni. Czy będziemy zarabiać przez to więcej, ale wątpię. Chyba to była tylko taka. Zagrywka. Zwykła pogadanka, nic nie wnosząca do fabuły. Szkoda. Że tam kasło nie pogardzę w pierwszych epizodach. A później to będziemy już srać pieniędzmi. Takiego będziemy mieć dobrego partnera. Hehe. Nie no, żartuję oczywiście. Idziemy do karczmy. Wow, już tak szybko minął czas. Ponad 11 minut. No ale jednak, to już jest gra RPG. Gruby Anselm. Proszę, witam. Jak chcesz, ile? O, co wiesz, chociaż... Nie pamiętam, jak się to i biło. Więc powalczymy z tym. A. Za dużo. 10, okej. Skopię ci. Zobacz. Pięści mnie świeżo. No właśnie o tym mówię. Układamy się po jednym. O, tam to się na dole mi pojawiało. A, ile mogę życia przy tym stracić? No, jakbym miał się układać z grubym Anselmem, to pewnie bym przegrał. Nie mam pewności, czy z tym nie przegram. Dobra, wygrałem. Chociaż było ciężko. Nie pamiętam, jak tutaj się biło zbytnio. No, szybko. Możemy się tu gdzieś jakoś uleczyć w miarę szybko. Chciałbyś mnie... Bywa. Nie. Chciałbym się uleczyć, jeżeli łaska. Może mam coś do żarcia. Mam. To szybciej mnie uleczy. Jeszcze jedno. Dobra. Spróbujmy zapisać i walczmy z tym grubym Anselmem, chociaż nie wiem, jak tam pójdzie. Co to? Powiedz mi za prost. Dobra. Wchodzę. No już, od tyłu mnie bijesz. Już mocno uderzyłem.
Wow, coś mnie przymuliło. Dobra, unik. Dobra, damy radę. Już mam prawidłowo, jak się powinno bić. Aj! Dobra, jeszcze raz unik. I przywal. Też uniknął. I przywal. Dobra, cofnij się trochę, niech on podejdzie. Dobra, mocniej. Dobra, ładnie. Go oprałem po pysku, pięknie. Dobra, wstawaj szybko, nie mam czasu. Gdzie moja? Masz do wyboru dwie flaszki najprzed. Wezmę kasę. Dziękuję. Dobra, jeden quest już skończyliśmy. O, nowy poziom. Aloy Bardeo. Wiedźmin! Nareszcie ktoś... Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden. Z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odna... Zdecydowanie. Umowa stoi. Należy ci się kilka słów... Dlaczego akurat? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamten... Zrobię co w... Tylko... Dobra. Ale tam oczywiście nie będziemy iść. Powinien siedzieć Kalkstein. Ale coś go nie widać. Ale powoli skończymy ten odcinek. Gdyż nie ma zbytnio tutaj robić. Ja zazwyczaj zawsze wykonuję wszystkie questy poboczne. A później dopiero rozkorzuję się fabułą. Jeszcze jak obiecałem, udamy się do Kowala. Witaj. Witaj. To świetnie on gada. Tak, jestem krasnoludem. Nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny, będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi 3 rudy metalu. Rozumiem. Dokładnie. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Nie jest. Nie jestem. Dlaczego? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Taki jest naturalny porządek wszechrzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować, z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skurwielem wrogiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham. Opowiedz mi o Skojatel. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki. Od wiewiórczych kit, które dyndają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nieludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Można ich tu Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować, czy jesteś po prostu... Zatem po... Słucham! Dobra. Nie będziemy gadać z nim o czymś innym, bo wtedy się obrazi. A to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Mówił Bat999. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa, pa.